600 zawodników z całego kraju wzięło udział w kolejnej edycji Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim w Mrągowie. W ciągu 3 dni zorganizowaliśmy 17 wyścigów, w których uczestniczyli zawodnicy i amatorzy kolarstwa, powiedział Arkadiusz Cała ze stowarzyszenia Luz Grupa, organizator mistrzostw. Mrągowo to fantastyczne miejsce do organizacji imprez sportowych. My po raz drugi organizujemy w Mrągowie właśnie Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim. Dzięki wsparciu Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol możemy realizować swoje plany, pomysły, no i przy tym tworzyć największą, najważniejszą imprezę kolarską w Polsce. W sumie podczas 3 dni mistrzostw rozegramy ponad 17, dokładnie 17 wyścigów o tytuł Mistrza Polski, także mnóstwo emocji, mnóstwo rywalizacji. Przez wszystkie 3 dni wystartowało około 600 zawodników, więc frekwencyjnie mistrzostwa widać przyciągają zarówno amatorów, którzy mieli okazję ścigać się na trasie Mistrzostw Polski, jak i zawodowców. Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim zostały zorganizowane we współpracy ze Spółdzielnią Mleczarską Mlekpol. Mlekpol obecny jest na Mazurach, ponieważ mamy tutaj jeden z wiodących naszych zakładów przetwórczych w Mrągowie. Oczywiście trudno sobie wyobrazić góry na Mazurach, ale jednak ludzie wszystko zrobią i te trasy o profilu górskim można adaptować. I co ciekawe, że te Mistrzostwa Polski zaczynają się od maluchów. Jeżdżą też po prostu już seniorzy i juniorzy. Jest to, obserwując, muszę potwierdzić, że jest to duży wysiłek, ale zastanawiam się, czy samemu nie wsiąść na ten rower i kiedyś tutaj się nie pojawić. Natomiast nasze produkty Milko, Łaciate, są bardzo przyjazne sportowcom, bo zawierają wszystkie składniki odżywcze, są lekkie w trawieniu, zawierają dużo białka. Sportowcy tracą bardzo dużo energii i w związku z tym te wyniki, które dzisiaj osiągają, to duża zasługa jest naszych produktów Milko i Łaciatych. W mistrzostwach kolejny raz uczestniczyła Maja Włoszczowska, wieloletnia mistrzyni Polski w kolarstwie górskim. Właśnie też się zastanawiam, mamy tyle gór w Polsce, ostatnimi czasy Mistrzostwa Polski, to w Warszawie, to w Mrągowie, ale jak się okazuje, spokojnie takie Mistrzostwa Polski da się tu zorganizować, bo do tego, aby jeździć cross country, wcale nie potrzeba wielkich gór, wystarczą pagórki i one też naprawdę potrafią dać w kość. Tutaj ubiegłoroczna trasa w Mrągowie na Górze Czterech Wiatrów była naprawdę iście alpejska, długie, bardzo strome podjazdy. Teraz przenieśliśmy się tu do miasteczka Mrągowile, gdzie trasa jest zupełnie inna, taka bardzo interwałowa, pokręcona, bardzo techniczna, więc naprawdę absolutnie godna imprezy rangi Mistrzostw Polski i z całą pewnością da nam dzisiaj nieźle w kość. Rowery górskie do Polski weszły w połowie lat 90. powiedzmy i moja mama na przykład wtedy dopiero zaczęła jeździć na rowerze górskim, tak, mając już lat 40, więc absolutnie nie ma limitu i młodsi, i starsi mogą mieć z tego mnóstwo radochy. Oczywiście ta radość przychodzi, zwłaszcza kiedy już się nabędzie umiejętności i trochę podniesie formę. Początki mogą być cięższe, więc warto sobie dać taki miesiąc czasu, nie zrażać się. A później dla mnie jazda na rowerze górskim to jest niemal taka medytacja. Ja jadę do lasu, muszę się skupić na ścieżce, są i trudności techniczne, korzenie, kamienie, więc skupiając się na tym, ja przestaję myśleć o czymkolwiek innym. I to jest niesamowicie odstresowywujące. No a do tego daje mnóstwo satysfakcji. Jeżeli mamy jakiś trudny odcinek do pokonania i to nam się uda, to naprawdę to daje dużego kopa energetycznego. Sporo adrenaliny, jeżeli wjedziemy w jakiś jeszcze trudniejszy teren. No a przede wszystkim po prostu wysiłek fizyczny sprawia, że wyzwalają się endorfiny i jesteśmy po prostu bardziej zadowoleni z życia, bardziej szczęśliwi, bardziej fit. Mlekpol jest przygotowany na turystów aktywnie wypoczywających tego gorącego lata na Mazurach.
Tak, Mrągowo to nie przypadek, bo tu jest też jeden z naszych największych zakładów zlokalizowany. Nasi dostawcy, nasi konsumenci. Nasze produkty też mają marki związane i produkowane tutaj. To jest Mrągowska, Milko, Łaciate oczywiście. Także bardzo się cieszymy, że mamy możliwość uczestniczyć w tej inicjatywie i móc propagować spożywanie właśnie zdrowych produktów mlecznych, takich jak maślanki, kefiry, jogurty. Zdecydowanie. Przeżyliśmy już kilka tygodni bardzo gorących. No w tych okresach maksymalnie oczywiście produkujemy, maksymalnie dostarczamy na rynek. Okazuje się, że też nie zawsze możemy sprostać. Niestety to są cały czas produkty bardzo sezonowe i związane z temperaturą i pogodą. Życzymy sobie, żeby te dobre praktyki spożywania tych naturalnych produktów były bardziej takie ustabilizowane i pracujemy nad tym, między innymi tu na tej imprezie. Natomiast jeszcze wciąż faktycznie, jak jest gorąco, potrzebujemy dużo, dużo więcej. Mistrzostwa w kolarstwie górskim zostały zorganizowane w malowniczej scenerii kowbojskiego miasteczka. Największe zainteresowanie wzbudził wyścig pań. Także tegoroczne zawody w Mrągowie okazały się szczęśliwe dla utytułowanej zawodniczki. Maja Włoszczowska po raz 13 została mistrzynią Polski w kolarstwie górskim. Wyprzedziła Aleksandrę Podgórską i Paulinę Gorycką.